miałem taką okazję przez swoje życie żyć w dwóch różnych światach. Połowę swojego życia przeżyłem w PRL-u, połowę w kapitalizmie. I jako młody człowiek aktywnie walczyłem również filmami o to, żeby tamten świat zmienić na lepszy. I teraz jak się zastanawiam nad tym, jakie są moje obawy, czego się boję, to nie jestem pewny, czy ten świat idzie w dobrym kierunku, tak? Czy te zmiany zmieniają ten świat na lepszy. To nie znaczy, że chciałbym wrócić do tamtych czasów, bo myślę, że wiele rzeczy na pewno jest lepszych, ale jak myślę o swoich dzieciach, o swoich wnukach, o swoich studentach, to nie jestem pewny, czy oni będą żyli w lepszym świecie i to wszystko idzie w dobrym kierunku.